Wyjechałem też bez kasy i bez narzędzi. Też mnie pchnęło do tego, że mogę coś zrobić z niczego. Będąc tyle lat w Holandii, za granicą, no to zaczynasz w końcu tam żyć. Ja już wiedziałem, że to mieszkanie jest okazją. Gdzie tam wrzuciłem to na Excel, mówię, no, że 80 tysięcy zarobię na to na pewno. Tam zarobiliśmy jeszcze więcej, zarobiliśmy 160 tysięcy. Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Rafał Pietrzak. Cześć. Piedeczka. Rafał jest moim absolwentem, jest fliperem i Rafał zrobił 5 flipów. Już 5, a można powiedzieć, że dopiero 5. Natomiast nie jest ważna ilość tych flipów, tylko można powiedzieć, że historia Rafała, bo Rafał udało mi się poznać też dzięki trochę temu, że Rafał był na moim takim osobistym mentoringu. I Rafał historia jest bardzo podobna do mojej. I jakby to, z czym Rafał się mierzył, kiedy zaczynał swoją drogę początków swoich flipów, jest trochę podobne do tego, co ja przeżywałem, kiedy ja zaczynałem ten biznes te paranaście lat temu. I chciałem wam pokazać jakby profil Rafała i jakby to, co Rafał już zrobił, bo też robiliśmy wspólnie z Rafałem jednego flipa u niego w mieście. Więc Rafał, bardzo cieszę się, że tu jesteś. Powiedz mi proszę, jakby jak to się stanęło, że tutaj, że zacząłeś się interesować flipami, bo wiem, że byłeś emigrantem, pracowałeś za granicą, tak? Tak, no pracowałem za granicą, byłem w sumie to gdzieś tak około 7 lat w Holandii. Mhm. Ile masz lat teraz? Teraz mam 31, skończone. Mhm. Wyjeżdżałem do Holandii, jak miałem 22 lata, więc, więc dopiero w tamtym roku wróciłem do Polski. I dlaczego wyjechałeś? Za pieniądzem. Za pieniądzem? Gdzieś tam jakieś pogłoski były, że da się dorobić. Okej, okay. I to no prawda była? No jednak no nie do końca, prawda, bo na początku pracowałem na etacie i po 3 latach, czy tam po 2,5 dokładnie, no to zorientowałem się, że no nie dorobię się. Wróciłem do Polski na pół roku. Wróciłem na budowę, bo ogólnie gdzieś tam od młodych lat mam styczność z budowlanką, wykończeniówką i tak dalej. No i pracowałem pół roku w Polsce i zdecydowałem się, że kurczę, no to nie jest to. No gdzieś tam cały czas żarówka taka migała z tyłu, że chciałem mieć coś swojego. No i co? Znałem takiego jednego gościa w Holandii, który miał swoją działalność w Holandii. No i zadzwoniłem do niego, czy nie wkręciłby mnie właśnie tam i nie pomógłby mi otworzyć tej działalności i tak dalej. No jeszcze tam za bardzo też języka nie znałem holenderskiego, ale angielski znałem. No i wkręcił mnie, wyjechałem do tej Holandii z powrotem, bo powiedziałem sobie, że trzeba coś nowego spróbować, jakby no, zaryzykować jeszcze inaczej, w inny sposób. No wyjechałem, otworzyłem firmę tam. Bez narzędzi, bez wiedzy dokładnie, bo nie wiedziałem jeszcze, co dokładnie będę robił. No z początku było trochę trudno, ale no udało się jakby. Po roku czasu, w sumie po pół roku czasu zacząłem zarabiać jakieś w miarę dobre pieniądze, tam 1000 euro miesięcznie. No tysiąc euro miesięcznie? Przepraszam, 1000 euro tygodniowo. Okej, okay. Byłeś w swojej działalności po prostu, tak? Czyli pracowałeś ciężko? Tak. No na początku nie miałem tych narzędzi, ale musiałem uzbierać, jakoś kombinować, żeby to wszystko okay, ogarnąć. To dlaczego wróciłeś w takim razie? Do Polski? No. Bo tam też w sumie, wiesz, będąc tyle lat w Holandii, za granicą, no to zaczynasz w końcu tam żyć. No i już nie przyjeżdżasz euro na złotówki, tylko euro to euro, więc wydajesz na życie, żyjesz. Tutaj zaraz gdzieś tam samochód w leasing. Wziąłem też, koszta duże ponosiłem, no trochę się sparzyłem na tym, no bo jak wziąłem po 2 czy 3 latach samochód leasing, busa, to gdzieś tam 3-4 miesiące później zobaczyłem twój filmik na YouTube, no i żałowałem, że to wziąłem. A jaki filmik zobaczyłeś w takim razie? Że... No Business Raidera. Business Raidera i chyba 20 minut obejrzałem ten filmik. A z kim był ten film, pamiętasz? Nie pamiętam. Coś mi się kojarzy, że tam ktoś piekarz był, czy... Okej, pamiętam. Nie, coś wiem, że ta rozmowa była na tyle spontaniczna i że to nie mogło być ustawione, że miał od razu takie, wiesz, no kurde, to jest coś dla mnie. Na budowlance się znam, na tym się znam, no tylko jeszcze nie wiem za co. No i jak po prostu zrobić? No tak, ten człowiek, który tam był, on był piekarzem, w sensie woził pieczywo całymi nocami i chciał robić wszystko, żeby rzucić tą pracę. I no podlinkujemy ten wywiad poniżej. On jest na pewno przykładem tego, że właśnie bez pieniędzy da się i on bardzo szybko zmienił swoje życie.
Tak, no właśnie chodzi o to, że tam dużo filmików takich widziałem, że ktoś co innego robił, w ogóle nie miał z tym jakby do czynienia, doświadczenia, to się udało, tak? Okej, okay, no i dobra, to zobaczyłeś filmik i co dalej się działo? To od razu pobiegłem do żony, wcześniej narzeczonej, no i pokazałem ten filmik. No byłem tak podjarany i w sumie dostałem obsesję na tym punkcie. No moja żona ogólnie też stwierdziła, że gadasz z sensem i tak dalej, ale były takie obawy, czy to nie było, wiesz, jakby... Czy to się da naprawdę robić, tak? Tak, czy to nie było ustawione i tak dalej. Czy przypadkiem te osoby są prawdziwe, tak? Tak, no ale powiedziałem jej, że właśnie, że kurde, no jadę do tej Polski, dowiem się, kiedy jest pierwsze spotkanie. Jakby warsztatów tych z Filipów, wydam te parę tysięcy złotych, żeby pojechać, poznać się, zobaczyć w ogóle, czy to jest dla mnie. No i pojechałem, zobaczyłem. No i byłem zdecydowany, że chcę to robić, ale najbardziej martwiło mnie to, że miałem ten leasing jeszcze w Holandii i nie mogłem przepisać cesji w ogóle, bo musiałem mieć cały pełny rok na siebie, dopiero wtedy mogłem przepisać, więc jeszcze musiałem to spłacać trochę podatków i tak dalej, więc musiałem przeczekać ten czas i gdy wróciłem do Polski w sumie w tamtym roku w maju, pojechałem jeszcze raz, drugi raz do ciebie na szkolenie, żeby sobie przypomnieć. Na powtórkę tak jakby, tak? Na powtórkę. Na preferencyjnych warunkach już. Mentorik już miałem kupiony u ciebie w zasadzie wcześniej, ten dwa lata temu. Jak jeszcze byłem w Holandii, to mówię, wykupię sobie teraz, póki mam kasy, bo później mogę ich nie mieć. A taki mam taką gwarancję trochę, że on będzie dostępny. Że on będzie dostępny, jak wrócę i że no bardziej mi się przyda. No i okej, jakie były twoje początki? Wróciłeś do Polski, spłaciłeś te rzeczy, no i ty, z tego co mówiłeś mi kiedyś, no ty przyjechałeś do Polski sam, bez narzeczonej? Tak, ona narzeczona została, bo ja miałem przetestować, czy w ogóle się to da i tak dalej. Miałeś sprawdzić się na rynku, tak? Sprawdzić się na rynku, a poznać. Na jakim rynku działasz w tym momencie? Na rynku siedleckim, także no miasto ma 77 tysięcy, 80 jakoś mieszkańców, więc no nie jest dość duże. Ale udało się. No dobra, ale powiedz, jakie były twoje początki? Czy łatwo było znaleźć tę okazję? Nie. Nie. I czy w ogóle miałeś gotówkę na mieszkanie pierwsze, czy nie, w ogóle nie oczywiście, miałeś? Że nie miałem. Ja założyłem spółkę dopiero po dwóch miesiącach, gdzie tam poznawałem ten rynek. Nie chciałem wcześniej jej zakładać. Jeszcze miałem takie obawy, czy okej, czy to się w ogóle uda. Po dwóch miesiącach dopiero otworzyłem spółkę. Mówię, dobra, trzeba otwierać, bo jeszcze będę miał większą motywację, żeby znaleźć to mieszkanie. Zeszło mi się chyba 3 miesiące, ale wiesz, jakby no otoczenie dookoła nie było sprzyjające. Każdy mi wysyła też na etat. Że... Okej, no bo przyjechałeś w zagranicy, załóżmy bez kapitału jakiegoś takiego znacznego i ci jakby rodzina ci mówiła coś, tak? Czy... Wiesz, ja tam też w miarę dobrze zarabiałem, gdybym się spiął, bo ja miałem taką możliwość albo rozwijać się tam, i iść do przodu, bo zamyka, była taka możliwość. Zamykać coraz bardziej ścieżki w Polsce, tak? Tak, no, że mnie zawsze ciągnęło do Polski, więc no ja chciałem wrócić do Polski i albo rozwijam to tam i zostaję tam już na długie lata, albo wracam do Polski, tu gdzie mam rodzinę, tu gdzie chcę w ogóle żyć, więc no zdecydowałem się, tak jak zdecydowałem, moja żona ogólnie chciała dłużej tam zostać, tam się przyzwyczaiła. Ja się w sobie też tam przyzwyczaiłem. No ale zawsze tęskniłem za tą Polską, chciałem coś tutaj robić, więc no, wolałem tutaj. No i zostawiłem tamtą pracę za granicą, gdzie w miarę dobrze zarabiałem. Wróciłem do Polski, wynajmowałem mieszkanie w mieście, w którym działam. No nie było w sumie takie tanie, no bo gdzieś tam niecałe 3000 zł miesięcznie, gdzie to jeszcze z moich oszczędności było. No, a w październiku jeszcze miałem swój ślub, więc musiałem jeszcze trzymać swoje ukiszone pieniądze na zrealizowanie wesela, więc no w ogóle tych pieniędzy nie było zbyt wiele, nie mogłem zbyt wiele wydać, ale cały czas to się uszczuplało. No tak, co miesiąc życie, jakiś samochód, paliwo, tak, jakieś mieszkanie, no i już minęło 2-3 miesiące i tego flipa nie było pierwszego. Nadal nie było, no już miałem takie... że kurczę, może jakoś podejmę się jakiejś pracy na etacie, może jakiegoś kierowcy, żeby móc, wiesz, korzystać z telefonu, odbierać telefony, dzwonić, żeby miał ten czas, żeby znaleźć tu nieruchomość. No ale na szczęście
No nie podjąłem się tej pracy. A co ja ci mówiłem, pamiętasz? Jakby, bo ja już nie pamiętam, bo to było z 2 lata temu, prawda? Nie, to było w tamtym roku. W tamtym roku. No, to co ja ci mówiłem wtedy, pamiętasz? No co, na pewno, żebym się nie poddawał, tak mnie kopałeś trochę z tyłu w ten tyłek. No ale wiesz, jak to bywa, no jak nikt cię też nie popiera dookoła, no to jest ciężko też, wiesz, sam zaczynasz myśleć, że kurde, tak, no... bo skoro inni twoi, otoczenie twoje nie robi flipów, nie zna się na tym, nie wie jak to się dzieje, mają przekonanie, że trzeba mieć wielkie pieniądze, żeby robić pieniądze, no to... Tak, no ale ja wiesz, jakby nie wiedziałem jeszcze jak, za co, no w sumie i kiedy to kupię, ale wierzyłem w siebie, wiedziałem, że dam radę, tylko kurde... Strasznie irytowało mnie to, że nie mogę znaleźć tej pierwszej nieruchomości. No i jak to się stało, że do pierwszej okazji znalazłeś? Jak to się stało? Zadzwoniła do mnie pani i zapytała się, czy to ze mną rozmawiała na temat jej mieszkania. Ja powiedziałem, że tak. Ale jeszcze tam nie byłem. Musiała do kogoś innego dzwonić tak naprawdę. No i ta pani miała mieszkanie... do remontu. W zasadzie ktoś tam zaczął remont, ale nie dokończył i oni stwierdzili, że nie chcą się w to pchać dalej. No i... Ale jej ekipa, czy ktoś chciał kupić to mieszkanie? Nie, ktoś z jej rodziny chyba chciał wyremontować i tak dalej, no ale no, zaprzestali. Ja zobaczyłem, że tam jest wszystko goło, nie ma podłóg, nie ma wszystkiego. W sumie jest przygotowane pod remont. Mhm. To miałem takie fajne pole do negocjacji. No i ona powiedziała, że tam chce 320 tysięcy, no ja powiedziałem, że no niestety no za tyle nie mogę kupić, że tam zaproponowałem między 180 a 200, trochę taka cena, wiesz. No zaporowa. Zaporowa, no i tam trwała negocjacja, 240, 230, no i stanęło na 200. Mhm. No i ty tam mi mówiłeś wtedy, żeby podpisać umowę przedstępną. No ja już wiedziałem, że to mieszkanie jest okazją. Mhm. Gdzie tam wrzuciłem to na Excel, mówię, no kurczę, no 80 tysięcy zarobię na tym na pewno. No. No i tej umowy przedstawionej nie podpisałem. I poszliśmy do notariusza, wszystko już było dogadane. No i ona już tam przed notariuszem, tam jeszcze nie było aktu, tylko w ten dzień chcieliśmy się umówić, poszliśmy razem, żeby się umówić na konkretny termin. I ona już coś tam mi burknęła, że... Gdzieś coś słyszała, ktoś sąsiad mówił, że ta nieruchomość jest trochę więcej warta. No i już taka lampka mi się zapaliła, że coś się odwali. I zadzwoniła do mnie tego samego dnia, gdzieś 3-4 godziny później, że ta cena będzie 280 tysięcy. Mhm. Ja mówię, kurde, tyle czasu się męczyłem, żeby znaleźć. No i rozmawialiśmy przez telefon długi czas. Tu się rozłączałem, tu znów dzwoniliśmy, tu się rozłączałem. Z nią, tak? Tak, tak. 280, 260, 250 powiedziała, że już więcej nie zejdzie. No ja się trochę zdenerwowałem, bo mówię, dobra, ja mogę dać maksymalnie 230 tysięcy, to był mój maks ogólnie. No, chodziło ci z moich tych tabelek, tak? Tak, tak, to był mój maks i powiedziałem, w takim razie rezygnuję, dziękuję bardzo. I się rozłączyliśmy. No i zadzwoniła do mnie chyba, nie wiem, 10 minut później. Powiedziała, dobra, działamy. No i od razu następnego dnia poszliśmy. I co podpisałeś, umowę przedstępną? Nie. Od razu prosimy do notariusza, już wiedziałem, że podpiszemy. Jasne, ale miałeś inwestora, tak? Tak, mój inwestor to był ten taki lokalny flipper. Czyli też mój absolwent. Tak, twój absolwent, Mateusz, pozdrawiam Mateusza, tak w ogóle. Zrobiłem z nim 2 flipy ogólnie. Mhm. Mhm. Czyli on wyłożył pieniądze na twojego pierwszego flipa, tak? Tak, tak, on wyłożył pieniądze. Także on też wiedział, że to była też duża okazja. I zrobiliśmy tego flipa, zarobiliśmy 135 tysięcy. Mhm. To był pierwszy flip. I ile remont kosztował i za ile sprzedaliście to mieszkanie po remoncie? 435 czy 440, coś takiego. Mhm. To ceny prawie jak w Lublinie, nie? Podobne chyba. Podobne, no trochę niższe, ale no niewiele. Tak. I drugie też kupiliśmy mieszkanie, też kupiłem z Mateuszem za 230, takie same mieszkanie, taki sam metraż i zarobiliśmy na tym 130 koła, więc też ok. No to jak takie małe miasto, to jest bardzo dużo. Tak, no jakoś tak się nauczyłem, żeby szukać takich okazji, że... Które są grube, tłuste. Bardziej kaloryczne, tak? Bo takie mieszkania, gdzie się trafiają po 40, 50 czy 60 tysięcy, no mam takie. Trafiają mi się, ale
Ale ich nie bierzesz. Nie biorę ich, no bo... Ale popatrz sobie, tak samo jak byłeś, że nie jest do mnie, to ja też ci mówiłem, że jak mi przyniesiesz ofertę na 60 tysięcy, no to nie zrobimy tego razem, no bo nie będzie czym się dzielić, prawda? I jakby ja też ci odrzucałem takie te tematy, dopiero jak wszedł temat większy. No to właśnie, ja pamiętam, że ty chciałeś zamiast Mateusza kupić ze mną te mieszkanie, no ale już dogadałem z Mateuszem, więc mówię, dobra, trzecie z tobą kupię. Akurat Mateusz nie chciał kupić tego trzeciego, bo to było trzecie piętro. No więc ty to ze mną kupiłeś, no ale tam zarobiliśmy jeszcze więcej, tam zarobiliśmy 160 tysięcy. Ten flip był ogólnie najdłuższy, bo trwał 5,5 miesiąca. Ale był w tym, ale był maksimum moim, który ja sobie z sobą ustaliłem na 6, prawda? Bo tak jest u mnie w umowie, że na 6. Więc się wyrobiłeś. Tak. Zarobiliśmy 160 tysięcy, czyli po niecałe tam 80 tysięcy wiem, że wyszło. Tak. No, na głowę. Szybciej by to było, ale tam miałem wtopę z ekipą budowlaną. Opóźniała się w terminie. 2 miesiące dawałem taki czas, żeby się sprężali, oni tam zapewniali, że dadzą radę i tak dalej. No i więc w drugim miesiącu, czy po 2,5 miesiąca powiedziałem, że okej, musimy się rozejść, bo to za długo trwa, w tym czasie już bym zrobił praktycznie całe mieszkanie. Jasne. No i znalazłem drugą ekipę, która mi to dokończyła. No i coś się zeszło właśnie 5,5 miesiąca. No dwa tygodnie po wystawieniu sprzedałem te trzecie mieszkanie z tobą, a to pierwsze, wracając do tego pierwszego, to sprzedałem w trakcie remontu, a to drugie to sprzedałem, podpisałem umowę przedstępną jeszcze przed remontem. Okej. Okay. No i powiedz teraz, jak już zacząłeś zarabiać na tym, prawda, i zaczęło ci to iść i pokazałeś reszcie świata, że potrafisz to robić, to co teraz mówił twoja rodzina, znajomi? Co teraz o tym myślą? A czy teraz no bardzo, nic nie mówią złego, nie komentują jakby. Dopytują się tak po troszku, jak to jest, ile tam... Ile można na tym zarobić, może sami by się tym zajęli. Tak. No już tam nie mam takiego, że wiesz, że mi się coś tam nie uda i tak dalej, że... Bo były takie też teksty, że okej, wiemy, że na przykład wiemy, że jest coś takiego, ale no jak bez kasy i no w ogóle wiesz o co chodzi, no. Daj. Jasne. Wiesz co, ja myślę, że pamiętam, jak ja z tobą rozmawiałem, jak ty byłeś pierwszy raz na szkoleniu i dużo się dopytywałeś i też mieliśmy trochę inny kontakt, prawda, bo miałeś ten mentoring i ja pamiętam, że ty byłeś trochę taki zagubiony w tym wszystkim, prawda, czyli są osoby, które mają doświadczenie jakieś biznesowe, są konkretne, jakby one wiedzą, co, jak patrzysz na taką osobę, to widzisz, że ona już jakby wie, o co chodzi, ona tylko dostanie iskry i pójdzie w ogień, no. Tak? Ja w tobie widziałem takie trochę zmieszanie, takie trochę, że sam byłeś zagubiony w tym wszystkim i ja dzisiaj widzę, jak patrzę na ciebie dzisiaj, dzisiaj patrzę w stosunku do tego, kim byłeś wcześniej, to wtedy byłeś taki trochę zagubiony i nie byłeś tego taki pewny i powiem szczerze, że zmieniłeś się przez ten czas, bo jakby ten sukces, który osiągnąłeś dzięki tej swojej determinacji, bo ty... Mały sukces na razie. Mały, ale jakby w stosunku do tego, gdzie byłeś wcześniej i to dzisiaj, jakie masz dzisiaj możliwości, już wiesz, że to działa, już wiesz, że to robisz, to jest wielka przepaść. I dzisiaj masz jakby w rękach fakt, który robisz, wiesz, że już to zrobiłeś, więc wiesz, że to jest możliwe, a jak ty zaczynałeś, to pamiętam, że wiesz, że tak naprawdę nic nie wiedziałeś na ten temat i zadawałeś pytania, które jakby, wiesz, świadczą o tym, że jesteś na samym początku, tak? I czasem jest tak, że są osoby, które mają doświadczenie w biznesie, w handlu nieruchomościami, nawet są pośrednikami, a później się okazuje, że oni nie mają tej determinacji, że obejrzą 5 mieszkań, nic nie kupią i mówią, że się nie da. A ty mimo tego, że byłeś jakby z dużo gorszej wychodziłeś początku, to pokazałeś tym wszystkim osobom, że no, da się przeskoczyć. I na przykład to pokazuje, jak pan tego flipa rozliczaliśmy, to Agnieszka, która u nas się w funduszu zajmuje rozliczaniem mieszkań, to mówiła, że pamiętam, że jakby wasze początki z pracy były trudne, ale już na koniec ty byłeś fliperem, który najlepiej rozliczył swojego flipa, czyli najdokładniej, najbardziej precyzyjnie, nie trzeba było powtarzać po 5 razy, żeby dopominać się o jakieś rzeczy, tylko ta współpraca z sobą była dobra. Nie? Więc widzę, że taki zrobiłeś taki też rozwój swój, taki krok, że dzisiaj już jakby masz pojęcie o wielu rzeczach. Oczywiście wszystko jeszcze przed tobą, cały świat. Tak, tak. Natomiast fajnie obserwować taką właśnie drogę. Więc ja uważam, że tak jak często też mówię na szkoleniu, że żeby robić ten biznes, żeby zacząć, to nie trzeba być nie wiadomo jak doświadczoną osobą, czy majętną. Ale dzisiaj też wiem, bo mówiliśmy w kuluarach, że dzisiaj już masz kapitał, bo zarobiłeś na swoje mieszkanie
własne za kapitał, który zarobiłeś na flipach, tak? Tak, no kupiłem dwa już za swój kapitał i teraz podpisałem, nie, przepraszam, dwa za swój kapitał, tak, trzy mieszkania już kupiłem za swój kapitał, także no... Te mieszkania akurat są kaloryczne, no chciałem też... No dobra, to powiedz konkretnie, co kupiłeś. To znaczy, jedno kupiłem taką kawalerkę za 140 tysięcy. Okej, okay. I na którym piętrze? Na pierwszym. O. Na pierwszym piętrze. Sprzedałem ją za 270 tysięcy. Po remoncie? Tak, po remoncie. Drugi kupiłem... Ale zrobiłeś na remont już? Tak, tak, to już sprzedane. Drugie kupiłem za... Teraz jak już? Tak, miesiąc temu dokładnie, półtora miesiąca temu. Kupiłem za 190, a sprzedałem za 290, tylko tam odmalowałem, więc to taki mały lifting. Zarobiłem tam 90 tysięcy, no i teraz kupuję za 170. No i już mam klienta... Masz przed samą podpisaną, tak? Czy... Jutro podpisuję akurat. To jutro tego filmu jeszcze nie umieścimy, dopiero będzie za tydzień, tak? No. No i tam na tym flipie teraz co kupiłem, no to też mam takie gdzieś koło 100-120 tysięcy na pewno zarobię. A masz, mówię, że masz klienta. Mi tak, i tak, bo klientka, która kupiła ode mnie mieszkanie jedno, chce kupić drugie, więc akurat to będzie jej drugie mieszkanie. Będę ją, te mieszkanie będę robił pod nią. Okay. Ona też tam taka inwestorka chce, w ogóle z innej branży, ale chce na wynajem kupić mieszkania mniejsze, żeby... Super. Przypomniało mi się teraz, jak ja byłem w twoim, na twoim etapie, to ja pamiętam, że miałem trochę inne czasy, że jeszcze flipy nie były takie modne, nikt o tym za bardzo nie mówił. Ja tam byłem na jakimś szkoleniu z obrotu nieruchomościami, sobie tam wpoiłem, że da się robić flipy bez kapitału i pamiętam, mówiłem wszystkim, że będę tym flipem, będę tym, nazwijmy to, inwestorem, bo wtedy to się nie nazywało fliperstwo, tylko nie było tego pojęcia w ogóle w Polsce i jeszcze go nie znał. I mówiłem o tym, że będę takim inwestorem. Miałem w kieszeni 30 tysięcy złotych. No i każdy się śmiał. Nawet mój przyszły szwagier, jak przychodziłem do dziewczyny i mówiłem, że będę inwestorem, to o, deweloper idzie. Tak, mówię, śmiał się, patrz, deweloper przyjechał, nie? I dzisiaj, no już ten szwagier się już nie śmieje. Dzisiaj to jest gdzieś tam trochę denerwujące z jednej strony, ale z drugiej strony, wiesz, tak jak ja mówiłem, że będę robił to i to, tak już to powiedziałem, no to musiałem to zrobić, udowodnić po pierwsze sobie, swojej obecnej żonie, no i wszystkim dookoła, że wiesz, no ja postawiłem też wszystko na jedną kartę, ja też miałem ciężko z tego powodu, że wiesz, ja zrezygnowałem z czegoś na poczet czegoś, gdzie jeszcze nie wiedziałem, jak to zrobię. No i to było dla mnie też duże wyzwanie. Gdzie jeszcze... No jasne, bo łatwiej jest to zrobić, jak masz na przykład, nie wiem, pracę na etacie, robisz to dodatkowo. Z jednej strony łatwiej, z drugiej strony trudniej, no bo masz mniej czasu, masz jesteś mniej zdeterminowany i czasem po prostu dłużej się czeka na efekty. Tutaj jak masz robić wszystko, tylko robisz to, to efekty potencjalnie, jest większe ryzyko, ale potencjalnie są, powinny być lepsze. I właśnie są takie dwie strategie dotyczące tego zagadnienia, że jedna jest taka, jak to, co my zrobiliśmy, że powiedzmy wszystkim, że to jest one way ticket, nie ma wyjścia, już musisz być nim inwestorem, musisz to już robić, bo inaczej spotka się kompromitacja w oczach innych. No i innego wyjścia nie było. Tak, ale są też taka teoria, jak Brian Tracy o tym mówi, że nie mów nigdy o swoich celach i marzeniach, po to, żeby nie narażać się właśnie na tą kompromitację, żeby cię każdy śmiech, który słyszysz, żeby cię nie podcinał skrzydeł, bo to może spowodować to, że się poddasz. No i każdy, jestem trochę prawdy. I każdy wybiera inną drogę. Ja uważam, że obie drogi są inne. Ja uznałem, że mnie bardziej zmotywuje to, że będę szedł do przodu i nie będę miał wyjścia, nie będę miał możliwości powrotu, niż to, że wiesz, nie powiem nikomu, a powiem dopiero teraz. No i no jednak u mnie ta droga się sprawdziła. No to jest ogólnie trudniejsza chyba droga, tak mi się wydaje. Z jednej strony, wiesz, no mówisz to, co będziesz robił, tu się trochę są takie podśmiechujki. No jak jesteś właśnie, wiesz co, jak jesteś zdeterminowany, to zrobisz. Ja podejrzewam, że gdyby też nie książki ogólno takie samorozwoju, motywacji i tak dalej, to też mógbym się poddać. Ja zanim przyjechałem do Polski... Jakie to były książki, które ci dużo dały? Przeważnie też Briana Tracy'ego, Murphy, Stephen Covey, chyba jakieś tam skutki działania, nawyki i tak dalej. Jeszcze inni twórcy, których no, ja dużo też audiobooków słuchałem
to, co leci po kolei, jak byłem jeszcze za granicą, przygotowywałem się mentalnie do tego, co będę robił, więc na pewno myślę, że to mi dużo pomogło. Mhm. Bez tego byłoby raczej ciężej. No właśnie, i myślę, że ja też taką historię miałem, że też jeździłem bardzo dużo jako przedstawiciel handlowy i tam miałem dużo czasu za kółkiem, takiego bezproduktywnego. Czasem gadałem z klientami, ale zazwyczaj słuchałem radio, więc żeby ten czas wykorzystać, to jeszcze nie było YouTube'a, że się słuchało YouTube'a na telefonie i podcastów, to po prostu katowałem, jak zdarł to płytę, audiobooki rozwojowe i tam po prostu zryłem sobie banie tymi książkami, tymi audiobookami, no bo właśnie. Ja też nie cierpię czytać i mam problem z czytaniem, no bo mam jakąś dysleksję, dysgrafię i jakby taką, nie mogę się skoncentrować długo na jednym tekście, ale jak słucham z kolei, to wchłaniam tą wiedzę, ona lepiej do mnie trafia, dlatego... W audiobooku właśnie lepiej. Ja też jak słuchałem, wiesz, ja jedną książkę potrafiłem przesłuchać przez jeden dzień pracy, 8 godzin, zależy ile książka, jak długa była. No i tak, no jedna książka dziennie tak naprawdę, jeżeli była taka możliwość. Ja po wiele razy słuchałem niektórych książek i myślę, że tak, w pewnym sensie uwierzyłem w tą treść, która tam jest, bo tam te książki często mówią to, że możesz niezależnie, że twój potencjał jest nieograniczony i to zależy w to, co uwierzyć i od ciebie. I to brzmi jak trochę bajka. Z perspektywy tego, że dzisiaj jesteś na dole tej piramidy całej, a jutro chcesz być na górze. Weź no, to uwierz. Ale tak naprawdę no, nie da się czegoś zrobić, osiągnąć, jeżeli się w to nie uwierzy. No, musi to w głowie mieć i sobie w głowie to, jakby mieć to w głowie, można zrobić wszystko, co się jest w stanie wyobrazić, ale jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, pracuje dzisiaj na łopacie, no to jeżeli on nie uwierzy w to, że może być później kiedyś prezesem firmy, w której kopie, no to on się nigdy nie stanie, nie pójdzie oczko wyżej nawet, tak? Czyli jedną szczebel drabiny. Wiesz, najważniejsze też, żeby się motywować sam okay. się motywować, nie wiem, jakąś muzyką, czy cokolwiek, do działania po prostu, no bo ta motywacja nie jest taka, wiesz, że masz ją przez cały rok, tak. Nie? To jest miesiąc, to, dwa a ty jak się motywowałeś w takim razie, żeby to zrobić? No bo wiesz, motywacja to jest taki trochę niedoceniany kierunek, bo niektórzy mówią, a takie pitu pierdzielenie, motywacja nie działa. No, jeżeli ktoś tak uważa, to na pewno nie będzie działała, to po pierwsze. Po drugie, sama motywacja nie działa, ona może wspomóc swoje działanie, że łatwiej się zmotywować, żeby coś ruszyć do przodu. Czyli to pytasz bardziej, jak się motywowałem do tego pierwszego flipa, aby zdać? Tak, no, żeby się nie poddawać, no bo to też rozumiem, że kładę pod nogi z każdej strony. Wiesz, ja miałem dużą, bardzo dużą presję z każdej strony ogólnie, nie? Więc i ze swojej szczególnie. Ja na siebie nałożyłem taką presję i miałem obsesję na tym punkcie, że ja też wstawałem rano i motywowałem się gdzieś tam muzyką, żeby wstać z dobrym humorem. I że dzisiaj to będzie dobry dzień i tak dalej, że nie zakładałem, że to będzie lipa, że nic nie znajdę i tak dalej, więc umawiałem się gdzieś na spotkania, szedłem, negocjowałem na takie i na takie, nawet na takie, których w ogóle nie chciałem kupić, ale trenowałem tę negocjację i tak dalej, więc no, z mojej strony to tak wyglądało. Wiesz, to obsesja to jest takie słowo, które jest rzadko używane w Polsce, zmieniane. Ale to jest słowo, które czasem może zdeterminować o twoim sukcesie. I ja dzisiaj już nie mam obsesji na punkcie nieruchomości, bo dzisiaj już jakby żyję tym i w tym jestem. Ale pamiętam, jak zaczynałem i pamiętam jeszcze, że jak słyszałem słowo nieruchomości, leciało w radiu, w telewizji, no, to ja biegłem jak spuszczony ze smyczy, po prostu, żeby tylko i wyłącznie rozszerzyć swoją wiedzę i coś nowego dowiedzieć o nieruchomościach, tak? I jakbym taki zafiksowany na tych nieruchomościach i taką miałem obsesję i tak samo jak i ty, miałem taki moment, kiedy po roku czasu szukania okazji nie mogłem znaleźć niczego, bo nie było kiedyś takich szkoleń, jak ja dzisiaj prowadzę, nie było tylu dowodów sukcesu, że to się da robić, że można i modeli, że można robić to bez pieniędzy, takich funduszy jak mój i tak dalej. I no wiele osób mi też mówiło, poddaj się. Ja już nawet szukałem pracy. Aha, no to tak szukałem pracy i wiesz, na szczęście się okazało, że nikt mnie nie chce przyjąć. Już byłem na drugim, trzecim etapie rozmowy rekrutacyjnej na fajną fuchę, bo nie chciałem brać byle roboty. No i na szczęście, dzięki Bogu, nikt mnie nie chciał zatrudnić i ja wtedy poszedłem jeszcze dalej, w to mówię, dobra, skoro nie, to idę dalej i dwa kroki za rogiem się okazało, że nagle znalazłem okazję, pierwsza okazja, druga, trzecia, czwarta i się już posypało i jakby to, że moje życie się zmieniło. Wiesz, ja to, że zrobiłem te 5 i nawet teraz 6 będzie ten flip kaloryczny, to ja czuję, że stoję już w miejscu, wiesz o co chodzi, że ja chciałem też trochę to wyskalować, byłem też u ciebie raz na flipach hurtowych, to było w tym roku chyba? W tamtym, rok temu. Nie, w tym. Nie, w tamtym roku miałem ostatni flip hurtowy. Naprawdę? Tak, czas szybko leci.
No czas szybko leci. No i teraz jeszcze raz pojadę sobie przypomnieć te flipy hurtowe, teraz w listopadzie. Bo to ostatnia edycja już jakby tego szkolenia. No. Jakby, jeżeli ktoś jest zainteresowany flipami hurtowymi, to tu jest link poniżej. To jest ostatnia edycja, ponieważ ja ograniczam ilość moich szkoleń, które będę robił, bo koncentruję się na biznesie, skupiam się na swoim biznesie. Więc jeżeli ktoś chce przyjechać i był na warsztatach, na przykład tych głównych moich warsztatów flipów, to może sobie to wiedzę rozszerzyć o jeszcze flipy hurtowe. No, także byłem u Ciebie już dwa razy na szkoleniach z flipów, będę dwa razy na szkoleniach z flipów hurtowych. No niestety nie zdążę na deweloperkę, ale myślę, że no, będę chciał, żebyś mi jakoś pomógł w tym, w tej sprawie, jak się zdecyduję ogólnie. Pewnie. A słuchaj, a powiedz mi w takim razie, kto poza mną byłby dla Ciebie inspiracją? Czy miałeś jakąś taką osobę od nas z grupy absolwentów, kto Cię zainspirował do tego, żeby robić? Bo wiem, że byłeś na zjeździe też ostatnio absolwentów. Czy byłeś na jakichś innych eventach jeszcze? No byłem na nieruchomościach od zera, gdzieś tam jeszcze na jakiejś konferencji byłem. Nie pamiętam, czy to flipy, no nie. Gdzieś jeszcze byłem, na pewno. No dobra, ale czy ktoś taki wywarany do Ciebie, jakiś, nie wiem, mój absolwent, jakiś takie zainspirował Cię do tego, żeby da się to robić? A ty wiesz, no na pewno gdzieś tam były na tych konferencjach jakieś historie, gdzie ktoś też od początku od zera coś zrobił, więc no mówię, kurde, no da się, wiesz, ja jeździłem na konferencje, gdzie jeszcze nie zrobiłem jednego flipa, więc moja obecna żona też się denerwowała, że jeżdżę tu, tam i siam, wydaję pieniądze, gdzie jeszcze nic nie zrobiłem i nie ma z tego efektów. No dzisiaj już jest trochę inaczej, jest okej, okay. No ale no wtedy ja, wiesz, ja wiedziałem, że to zrobię, tylko jeszcze nie wiedziałem jak, no naprawdę. Ja byłem na tym punkcie, miałem na tym punkcie obsesję i no, na dobre wyszło. Dzisiaj czuję po tych nawet 5-6 flipach, że staję w miejscu, bo chciałem robić tego więcej, mam za dużo czasu wolnego. Być może zajmę się takimi flipami, gdzie jest do zarobienia aż 50-60 tysięcy. Tylko tymi, muszę znaleźć tymi byle lekkimi, tak? Tymi byle lekkimi. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś tam, wiesz, inwestora, który ma jakiś tam kapitał. Chciałby pasywnie inwestować w takie mniejsze deale, gdzie ma jakieś tam zaplecze finansowe większe, żeby mógł kupić jedno, drugie, trzecie, to wtedy by było fajnie, no bo mógłbym się tym zająć. Wiesz, a ludzie jakby inwestorzy raczej oczekują, chyba tak mi się wydaje, że większych zysków, 40 minimum i tak dalej. To zależy, są tacy, którzy się fokusują na 30-20 i nie ma problemu, nie? No jeszcze ogólnie nie szukałem takiego inwestora, jak może ktoś nas ogląda i będzie chciał, to się odezwie. No to wtedy będziemy myśleć o większej ilości tego. Pewnie. Tam będzie kontakt do Ciebie w razie czego, tak? Pod spodem, jeżeli ktoś ma ochotę. Okej, okay, a jakbyś miał się dzisiaj cofnąć w czasie o 2 lata, to czy zrobiłbyś to, przeszedłbyś tą drogę inaczej, czy byś zaczął czegoś innego, czy jakbyś dzisiaj poukładał to życie, skoro wiesz, że to już działa, bo to nie jest tylko wiedza, którą ja mówię Ci, słuchaj stary, to działa, tylko to jest Twoje doświadczenie i ono mówi, to działa. Więc już masz takie przekonanie, bo wcześniej to patrzyłeś na to tak trochę nieufnie, natomiast dzisiaj już wiesz, że to działa, zrobiłeś te kilka flipów, przed Tobą otworzone wielkie perspektywy i teraz powiedz mi, co dzisiaj byś zrobił inaczej. Co dzisiaj bym zrobił inaczej? Na pewno... Czy coś jest w ogóle takiego? Właśnie nie wiem, czy coś takiego jest. Ja naprawdę zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć tę okazję. Ale nie, może byś dzisiaj inaczej zjechał, wcześniej byś zjechał, później byś zjechał. Właśnie ja wtedy bym od razu zjechał, gdyby nie ten bus, którego wziąłem w leasing. Więc u mnie to było tylko myknięcie po pierwszym filmiku, ja mogłem od razu jechać do Polski. Ale musiałem pozwalać sobie tutaj jeszcze sprawy podatkowe i tak dalej, ten bus, więc u mnie to wszystko było naprawdę, ja też, wydaje mi się, że jestem też takim ryzykantem trochę. Podejmuję takie decyzje z dnia na dzień. Więc... Ale z jednej strony jesteś ryzykantem, podjąłeś decyzję, ale byłeś też konsekwentny i nie poddałeś się, bo łatwo powiedzieć, dobra, będę fliperem, nauczę się tego, będę to robił, a za 2 tygodnie jakby porażki i to, że ci wychodzi i mówi, dobra, idę dalej, szukam łatwiejszej drogi, tak? Idę do pracy albo robię coś innego, albo jakiś łatwiejszy biznes wchodzę. No czyli jakby z jednej strony byłeś ryzykantem, podjąłeś impulsywnie decyzję, że chcesz tego, poczułeś chemię do tego, a z drugiej strony byłeś uparty i konsekwentny, i nie poddawałeś się, to jest też ważne, no bo wiele osób mówi, dobra, będę teraz tym, za pół roku, za 2 miesiące są gdzie indziej na kursie, będę teraz programistą, za chwilę będę pilotem śmigłowca albo kimkolwiek innym, tak? Wiesz, to też mnie pchnęło do tego, jak wyjechałem drugi raz za granicę,
otworzyć tą jednoosobową działalność gospodarczą w Holandii, gdzie jeszcze języka nie znałem, nie wiedziałem, gdzie będę pracował, nie miałem takiego wielkiego doświadczenia. Wyjechałem też jakby bez kasy i bez narzędzi, więc to też mnie pchnęło do tego, że mogę coś zrobić z niczego. Więc Czyli ten taki mały sukces z perspektywy, prawda, spowodował to, że skoro tam ci się udało, to, i w to jest ważne, żeby tym te bardziej. Małe sukcesy były, prawda? No bo jeżeli byś się poddał w połowie drogi, w tej, której byłeś, to twoje życie już by było takie trochę skalane niepowodzeniem. I miałbyś do siebie takie mniejsze zaufanie, miałbyś wtedy, myślałbyś sobie, że jesteś trochę takim odpuszczaczem, sam byś w siebie nie wierzył, tak? I o wiele trudniej by ci było po porażce się pozbierać i ten sukces osiągnąć jeszcze raz. Byś dużo dłużej do tego dochodził, tak mi się wydaje. Tak, no na pewno. Jest taka, taki mem, może to w ogóle wyświetlimy, taki, że są osoby, które kopią te diamenty w tej kopalni i się poddają bardzo blisko tego celu, a są osoby, które kopią nieustannie i dochodzą w końcu, I w końcu się dokopią. Ta osoba, która się nie poddała, ale gdybyś się odwrócił, nie wiem, 2 tygodnie przed tym znalezieniem tego flipa, to już byś pewnie do tego tematu nie wrócił, powiedziałbyś, nie da się, to niemożliwe, albo wrócę do tego, jak będę miał pieniądze, nie? A pewnie nie miałeś pieniędzy, no bo tego nie zaczniesz robić. No i taka, tak w kółko, nie? No im dłużej pracujesz i odnosisz porażkę, później nie poddajesz się, znów pracujesz nad czymś, pracujesz dłużej, jest tam jakaś część, że czegoś się dowiedziałeś, coś zrobiłeś, ale wraz to nie jest to. Dalej pracujesz, dowiadujesz się, idziesz za tym, interesujesz się tym, myślisz o tym i w końcu jest takie wow, boom, wiesz, w końcu coś się ci udało. Pewnie. Pewnie pierwsze twoje filmiki obejrzałem, to ja nie, 4 chyba dni nie spałem, 4 noce w sensie, bo myślałem o to, co ja potrafię, wykończeniówkę znam, potrafię przypilnować, nie mam kasy, nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale no połowę z tych rzeczy gdzieś tam potrafię dopilnować. I już sobie wyobrażałem, ja w ogóle wyobraźnię to miałem taką imaginowaną, że będąc tam, myślałem, co będę już robił tu i tak dalej. Nie? Jasne, a powiedz mi, jakie masz teraz pomysły na siebie? Co byś chciał teraz robić? Gdzie chciałbyś siebie widzieć za parę lat? Znaczy, no na pewno wyskalować więcej tych flipów, ale no interesuję się deweloperką. To mnie ciągnie tak trochę, żeby budować. No i na pewno się tym zainteresuję może w przyszłym roku, no zobaczymy. Podobno się da bez kasy. Sprawdzimy. Da się. I tak samo to się da jak flipy. No oczywiście to jest poziom wyżej, jest trudniejsze, prawda? No, ale trzeba się po tej drabinie wspinać. Tak, no chcę, wiesz, troszkę też swojego kapitału odłożyć, żeby być bardziej już tym razem niezależny. Może nie to niezależny, ale bardziej bezpieczny, że wiesz, ale utrzymam się i tak dalej. Jasne, i możesz ten kapitał dalej mieć w flipach albo mieć na swoją poduszkę finansową. Tak, w międzyczasie flipy. Natomiast możesz robić to z inwestorem, czyli pozyskać inwestora, który sfinansuje zakup działki, resztę weźmiesz kredyt, no i to pójdzie, prawda? Też są takie modele i to jest bardzo, bardzo fajny model. Najważniejsze jest to, że jak ja teraz patrzę na ciebie, że ty się teraz spinasz po tej drabinie swojej kariery, natomiast ważne jest to, żebyś ustawiłeś tą drabinę przy dobrym budynku, czyli przy nieruchomościach. Bo jakbyś dzisiaj siedział w urzędzie i się w tym urzędzie wspinał po kolejnych szczeblach, to prawdopodobnie no, nigdy nie miałbyś tyle pieniędzy, co masz teraz. Tak. Jak młody chłopak, można powiedzieć. Tak? Dokładnie. Obiektywnie. Więc co ja ci mogę życzyć, Rafał, to jest to, żebyś jakby te swoje cele dalej konsekwentnie realizował, żebyś wszedł na ten rynek deweloperski. Mam nadzieję, że będę mógł ci w tym pomóc. Także ja trzymam kciuki i powodzenia. Dzięki.